Listopad. Cześć, witam Was na kanale Wędkuj ze Szpulą. Znajdujemy się już nad wodą. Ja mam dziś ze sobą lekki spinning. Będę próbowała połowić okoni. Mam również kij na cięższe przynęty z uwagi na to, że nie wiedziałam, jak mocno wieje. Jest akurat fala, także będę sprawdzała. Jak uda mi się połowić troszkę na delikatnie okoni, będzie fajnie. Jak nie, przestawię się na cięższe przynęty, jakieś blachy, może jakieś dzigi. Przede wszystkim chciałam się Wam pochwalić. Wędkowałam na moim ulubionym jeziorku, które możecie już obejrzeć w poprzednich filmikach, gdzie to chciałam zapolować na szczupaka. Niestety problem w tym, że nie wzięłam ze sobą szalek do kamerki, więc nie nagrałam akcji całej, ale możecie obejrzeć chociaż odcinek z holu oraz wyjęcia ryby. A czym się chciałam pochwalić? Tym, że pomimo jednej małej rybki, który wziął na dziga, gdy zmieniłam przynętę na starą, wysłużoną algę dwójkę, strzeliłam szczupuna. Waszym zadaniem jest zgadnięcie, ile miał centymetrów. Zaznaczę, że ryba nie była mała, fajnie walczył. Po uderzeniu, w ogóle po braniu, już poczułam, że nie mam do czynienia z byle jakim przeciwnikiem. I hol już był bardzo emocjonujący, dał mi mnóstwo frajdy. Na pewno kojarzycie ten moment, w którym przy uderzeniu, przy braniu adrenalina rośnie. To tak urosła, że aż język mi się plątał. Oglądajcie, zobaczcie sobie i napiszcie, co o tym sądzicie. I zgadnijcie właśnie, ile miał centymetrów. Ja idę łowić okonie. Dziś już mam szelki, mam kamerę, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś Wam dograć. Do zobaczyska. Rybsko. Sprawdzimy go, ile ma. Na to wczoraj był maluszek. Basara. Próbowałam trochę twardo z dna
na mojego ulubionego Joko Shakera. One tak fajnie ustawiają się. Poszły klasyki, relaksy, ale i tak ostatecznie wygrała całe to przedstawienie. Ta oto tutaj stara, poczciwa alga. Powiem wam, jak wziął ten szczupak. Sytuacja klasyczna. Już się ściemniało. Miałam już się zwijać za chwilę do domu. Miałam zmarznięte dłonie. Już nogi też drętwiały, bo po kilku godzinach w woderach, w zimnej wodzie, to sami sobie możecie wyobrazić. No i nadszedł moment tego zmierzchania, gdzie zobaczyłam, że na płyciźnie ryby troszeczkę się ruszyły, tak jakby drobnica zaczęła oczkować. To samo pod powierzchnią, również na kolanie. Mówię, a sprawdzę, spróbuję rzucić tam dalej. To była taka dosyć duża, fajna zatoczka i coś chlupnęło się większego po drugiej stronie tej zatoczki. Zwykłym dzigiem nie udałoby mi się tam dorzucić, szczególnie, że jeszcze miałam nad głową gałęzie, więc było ciężko. Dlatego zmieniłam. Postanowiłam założyć blachę, wahadłówę dużą, którą uda się dosyć daleko wyrzucić. Tak też zrobiłam. Pierwszy rzut się nie udał. Jak to się mówi w ogóle, do 3 razy sztuka. Mówię, ostatni rzut. Drugi raz poleciało tam, gdzie chciałam, jednakże przeprowadzenie, nic. Mówię, nie, no ten rzut już będzie naprawdę ostatni, trzeci wymach zarzuciłam, poleciało troszeczkę w bok, blacha wpadła, poprowadziłam ją chwilę, dałam jej delikatnie opaść, tak myślę, że tamta zatoczka ma około 3 metrów głębokości, blacha musiała być gdzieś w połowie. Znowu ją podciągnęłam i wtedy nastąpiło uderzenie, branie agresywne bardzo. Szczupak był w świetnej kondycji, przywalił naprawdę, no ciężko opisać jak co, jak duży szczupak. Sytuacja ekstra i napiszcie, czy wy też mieliście kiedyś taką sytuację, że a jeszcze jeden rzut, ostatni. I akurat w tym rzucie złowiliście rybę. O, spadł. Siedzi znowu. I spadł znowu. Ładny był już.
kochani, nie możecie przeżyć ze mną tego wszystkiego tak samo jak ja to przeżyłam, niestety. Minusem jest to, że właśnie ta kamera nie chodziła, nie nagrywała, no bo nie miałam jej jak umocować. Ale mam nadzieję, że chociażby ta namiastka tego, co przeżyłam i co się wydarzyło, do Was trafia, że Wam się to podobało, a jeżeli tak, to do zobaczenia znowu nad wodą w następnym odcinku. I kochani, jeszcze na sam koniec. Informacja dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w rozwoju mojego kanału. Chcielibyście wesprzeć rozwój, oglądać więcej filmików, widzieć więcej materiałów, to możecie wziąć udział w licytacji mojego rysunku. Od czasu do czasu narysowany własnoręcznie przeze mnie rysunek trafia na aukcję Allegro. Informuję o tym na mojej stronie na Facebooku. Wystarczy wpisać wędkuj ze szpulą, tam zalajkować, obserwować stronę, będziecie na bieżąco i wtedy będziecie wiedzieli, jaki rysunek, kiedy trafia na aukcję. Do tej pory wylicytowane zostały 2 rysunki, Pstrąg oraz Sandacz, oba oprawione w antyramę. Tu możecie zobaczyć, jak wyglądały. Teraz w tworzeniu jest karp, a następny będzie prawdopodobnie podajnik jeszcze do metody z zanętą. No i tematyczne, związane z wędkarstwem rysunki będą na bieżąco się pojawiały. Wszystko jeszcze zależy też od Was, bo możecie mi napisać, co byście ewentualnie chcieli, żebym narysowała, żeby się pojawiło. No i później będziemy to licytować. Tym osobom, a konkretnie to jednej osobie, która się bardzo uparła, że chce mieć oba te rysunki, bardzo dziękuję za wsparcie. Jest to naprawdę niebagatelna pomoc. No i najważniejsze jest to, że dzięki temu mogę na przykład pojechać gdzieś dalej na łowisko, mogę coś ewentualnie zakupić, a też każda kolejna taka aukcja będzie dotyczyła jakiegoś konkretnego celu, chociażby chcę zakupić lepszą do nagrywania kamerę. Wszystko zależy zatem od Was, a nie chcę nic za darmo, dlatego właśnie te rysunki. Niebawem też na kanale pojawi się nowy sposób wspierania, już na niektórych działa. To również pojawi się u mnie, gdy zostanie dopracowane. A teraz dzięki za oglądanie i do zobaczyska. Hej!